Miasta są super. Choć ktoś złośliwy mógłby powiedzieć, że wszystkie wyglądają tak samo. To tylko w miejskim zgiełku poczujesz, że za każdym rogiem czai się nowe doznanie. Inspirująca architektura, awangardowa sztuka czy poruszająca uliczna poezja. Tylko w mieście poczujesz się jak gwiazda z dostępem do luksusowych usług, a potem ukoisz zmysły na zielonym skwerze po całym dniu grindowania czy haslowania. Ale czasami życie w mieście irytuje. Mnie irytuje w metrze na tej stacji. Dla przypomnienia, Warszawa to nie Londyn, mamy 2 linie metra, a na całej trasie jest 1 stacja, na której można się przesiąść. Tylko 1. I nie trudno tam poczuć się zagubionym. Już wyjaśniam dlaczego. Jeśli chcesz się przesiąść z pierwszej linii metra do drugiej, to po wyjściu z pociągu zostaniesz skierowany najpierw na schody, potem do bramek wyjściowych, potem do korytarza, a potem do kolejnych bramek, gdzie kasujesz bilet po raz drugi. Za bramkami kolejne schody i jesteś na drugiej stacji. Cały ten manewr zajmuje prawie 3 minuty. Ale jest też przejście, do którego nie prowadzą żadne znaki. Idąc nim, możesz na linii M2 znaleźć się już po minucie z hakiem, bez przechodzenia przez żadne bramki. Ja wiem, że te 1,5 minuty prawdopodobnie mnie jakoś strasznie nie zbawi i wiem też, że pewnie istnieje jakiś powód, dla którego to przejście wygląda tak, jak wygląda, chociaż chyba mogłoby wyglądać trochę lepiej. W każdym razie ta rzecz, która mnie tak irytuje, ten mały absurd, on sprawił, że zaczęłam widzieć tego typu rzeczy wszędzie. I to sprowadza mnie do pytania, czy miasta są w ogóle robione dla ludzi. Hej, co robisz? No jak to co robię, montuję film, bo mamy na razie tylko intro. A ty co, masz nowy zegarek? Co to jest? To nie jest zegarek, to jest tracker. Fitbit Charge 5. Okej. Pokazać ci coś? No, dobra. No to pana to. Tu mi liczy kroki. Pokazuje, jaka jestem aktywna, jakie mam tętno i teraz jakie mam w spoczynku, ile spałam. Dzisiaj dobrze spałam, jaką mam saturację, a w ogóle pana to. Tu mam aplikację. No i potem mi pokazuje, czy mogę dzisiaj iść na trening i tak dalej. I dzisiaj mogę. A wczoraj średnio. Wow, super. Dobra. A jak w tym filmie, po wywiadzie, trochę nie wiem, co z tym zrobić, z tym fragmentem, bo szczerze już mi się mózg lasuje. No i nic dziwnego, bo siedzisz trzeci dzień przy kompie i nic, tylko montujesz ten film, więc... A ja to nawet tu widzę. Ćwiczenie 0 z 5. Więc chodź, dawaj na spacer i przewietrz głowę. No dobra. Dobra, chodź. Few moments later. Dobra. Fajnie. Dobrze mi to zrobiło. Nice. 7000 kroków. To jutro zrobimy dechę. Dobra, to lecimy. Przez ogromną większość naszej historii bycie mieszczuchem było doświadczeniem mniejszości ludzi. Szacuje się, że w 1800 roku 90% ludzi na świecie żyło na wsiach i dopiero w 2007 w skali świata populacja ludzi, którzy żyją na terenach zurbanizowanych, przerosła tę żyjącą na terenach wiejskich. To było 15 lat temu, żebyśmy mieli jasność, kiedy w 2006 roku Shakira śpiewała o tym, że jej biodra nie kłamią, a my oglądaliśmy teledysk w kwadratowych telewizorach. Więcej ludzi na świecie żyło na wsi niż w mieście. Za masowe przenoszenie się ludzi ze wsi do miast odpowiedzialna była w dużej mierze rewolucja przemysłowa i dzisiaj ten trend ma już zupełnie inne przyczyny, dotyczy głównie krajów Azji i Afryki, ale nadal trwa. Cytując klasyka, warszawski Hongkong rośnie w siłę. I możemy się z tego pośmiać, chociaż nie wiem, czy to jest aż tak zabawne. W każdym razie nie tylko Warszawa rośnie w siłę. Wszystkie miasta rosną w siłę. Szacuje się, że do 2050 roku aż 2/3 ludności będą zamieszkiwać tereny zurbanizowane. Ramy dla tego, jak wyglądają miasta, wyznacza dostępna technologia i dlatego przez większość historii miasta były raczej kompaktowe. Do większości miejsc po prostu musiało dać się dojść na piechotę.
ewentualnie dojechać na rowerze albo na koniu. To ja na koniu. A, żeby dowiedzieć się więcej, dlaczego miasta dzisiaj wyglądają tak, jak wyglądają, idziemy do Natalii, architektki, która wszystko nam wyjaśni. W zasadzie miasta zaczęły się rozlewać i zaczęły się rozrastać tak bardzo, dlatego że zostały wynalezione samochody. Miasto, które teraz nazywamy miastem projektowanym pod samochody, to jest takie miasto modernistyczne, które polegało na strefowaniu różnych funkcji, że była dzielnica sypialna, dzielnica usług centralnych, dzielnica przemysłowa, dzielnica biurowa. To wszystko było jakby osobne przestrzenie, między którymi człowiek miał się przemieszczać wygodnymi, szerokimi arteriami, właśnie wielopasmowymi, żeby zapewnić tą przepustowość, żeby można było po nich pędzić, a do domu właśnie miał wracać tylko na sen. Jeśli zdecydujemy się na to, żeby po mieście poruszać się głównie samochodem, albo się nie zdecydujemy, tylko będziemy do tego zmuszeni, to będziemy mieli dwa główne problemy. To będą korki i to będzie parking. Szacuje się, że kierowcy, którzy zdecydowali się na regularną jazdę po stolicy w 2018 roku, stracili na stanie w korku ponad 170 godzin, czyli przeszło tydzień swojego życia. Policzyłam, że 170 godzin to jest tyle czasów, ile dałoby się dojść na piechotę do Estonii z Warszawy albo obejrzeć wszystkie sezony Friendsów dwa razy. Unagi. I można byłoby sobie pomyśleć, że rozwiązanie tego problemu jest dość proste, po prostu wybudujmy więcej dróg albo poszerzmy te, które już istnieją. Tylko że sprawa jest trochę bardziej skomplikowana. Wszystko przez zjawisko, które po angielsku nazywa się induced demand, i ono w wielkim uproszczeniu polega na tym, że im więcej jest dróg, tym więcej znajdzie się chętnych na to, żeby z nich skorzystać. To nie jest nowe zjawisko i obserwowane już w latach 40. w Stanach Zjednoczonych. O co chodzi? Bardzo fajnie ilustruje historia z biografii Roberta Mosesa, czyli urzędnika, który odpowiadał wtedy w Nowym Jorku za powstającą zabudowę. Opisano w tej książce, jak zakorkowany był most Queensborough, więc żeby go odciążyć, otwarto most Triborough, który też się zakorkował, więc żeby odciążyć ten drugi, wybudowano jeszcze trzeci, Bronx Whitestone, tylko po to, żeby ostatecznie obserwować, jak wszystkie trzy są dokładnie tak samo zakorkowane jak ten pierwszy. Uwaga, cytat. Planiści nie mogli już uniknąć konkluzji, że generowanie ruchu było nie teorią, a udowodnionym faktem. Im więcej dróg budowano, by rozładować ruch, tym więcej pojazdów na nie zjeżdżało i przeciążało je w ten sposób, wymuszając budowę kolejnych dróg, które to drogi generowały kolejny ruch i stawały się przeciążone w niekończącej się spirali. Ludzie używają samochodów i chcą ich używać, dlatego bo cała infrastruktura ileś lat wcześniej została przygotowana tak, że samochodem jest po prostu najwygodniej. I zawsze jest sporo dyskusji na ten temat. My przecież chcemy parkować samochody i to jest dla nas komfort, że potrzebujemy je tutaj zaparkować, więc dajcie nam te super wygodne miejsca pod domem. Tylko to jest pytanie, ile tych miejsc parkingowych? Ile miejsc parkingowych powinno przewidzieć miasto, żeby każdy miał gdzie zaparkować? No bo każdy powinien mieć swoje miejsce w domu, tam gdzie samochód śpi. Potem no, powinno być miejsce tam, gdzie się pracuje, więc to jest drugie miejsce parkingowe, tam, gdzie robimy zakupy, trzecie miejsce parkingowe, no pod szkołą, jeżeli jest, to jest czwarte miejsce parkingowe, no ale czy robimy zawsze zakupy tylko w jednym miejscu? No nie, no więc jeszcze jakieś piąte, jeszcze może jakaś siłownia. Tych miejsc zawsze będzie za mało, ponieważ gdyby chcieć zorganizować parking dla wszystkich mieszkańców Warszawy, to on musiałby być większy niż dzielnica Śródmieście. I jedni powiedzą, że się nie da, a inni powiedzą, że się da. Tak wyglądał kawałek centrum Houston w latach 80. Da się. Tylko po co? Teraz jest tak, że nasza infrastruktura jest w dużym stopniu dostosowana do aut, że są odpowiednie profile skrętów, że są odpowiednie połacie tego asfaltu, żeby wszystko było wygodnie, bezpiecznie, że są szerokie bardzo pasy, po których poruszają się samochody, a często taka przestrzeń dla ludzi jest zaniedbana, gdzieś zsunięta na bok i są wąskie chodniki, na których są słupki, żeby samochody tam nie parkowały, że jakby dużo rzeczy jest z myślą o tych samochodach. Tak naprawdę, jeśli się nad tym dobrze zastanowić, naszą potrzebą w mieście nie jest posiadanie samochodu samego w sobie, tylko wygoda, którą on oferuje. Więc jeżeli całe otoczenie zostanie przeprojektowane tak, żeby wygodniej było rowerem albo wygodniej było pieszo, no to ten samochód przestanie być takim oczkiem w głowie. Yeah.
jeśli mielibyśmy wymienić bodźce, które dla ludzi są biologicznie stresujące, no to powiedzielibyśmy na przykład hałas, brzydki zapach, poczucie zagubienia, jakiegoś zdezorientowania, zbyt wysoka temperatura i tak dalej. No i miasta wszystkich tych doznań nam dostarczają. Wszystkie te rzeczy zdają się nie pozostawać bez wpływu na nasze samopoczucie, na nasze zdrowie psychiczne. Z badań, które przeprowadzono już dziesiątki lat temu, wiadomo na przykład, że jeśli weźmiemy sobie osoby w stresie i zaprezentujemy im dwa rodzaje obrazów, albo przedstawiających miasto, albo naturę, to widok tej drugiej przyniesie ludziom ulgę. Osoby, którym prezentuje się zdjęcia natury, są bardziej zrelaksowane, bardziej przyjacielskie. Z kolei samopoczucie osób, które obserwują miejskie krajobrazy, obniża się. Ci ludzie deklarują, że są bardziej smutni. W 2011 roku w Nature ukazało się badanie, z którego wynika, że mieszkańcy miast inaczej niż mieszkańcy wsi reagują na stresujące sytuacje społeczne. U mieszczuchów łatwiej o odpalenie neuronów w ciele migdałowatym, czyli tej części mózgu, która jest odpowiedzialna za generowanie i przetwarzanie negatywnych emocji i agresji. Metaanaliza z 2010 roku, która obejmowała ponad chyba 100 badań przeprowadzanych już od lat 80., wykazała, że w miastach częstość występowania zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych jest wyższa niż na wsiach. Jak chodzimy po dużym i zatłoczonym mieście, to chodzimy szybciej. To jest taki efekt, że po prostu jesteśmy bardziej spięci i chodzimy szybciej. I to wychodzi w badaniach, że są po prostu szybsze czasy przejścia. Natomiast miasto, które teraz, do którego się wraca tak naprawdę, czyli miasto, które zauważa to, że ruch pieszy ma zalety i nie tylko takie, że no nie wiem, że nie trzeba budować szerokich dróg, ale też takie, że ludzie są zdrowsi, jeżeli więcej się poruszają za pomocą własnych mięśni. No to są miasta, które zapewniają bardzo duże zróżnicowanie różnych funkcji na niewielkiej powierzchni. Ciekawy i dla mnie jako dla laiczki taki całkiem wdzięczny sposób myślenia o tym, jak powinny funkcjonować miejskie przestrzenie, zaproponowali urbaniści z takiej organizacji, która nazywa się Project for Public Spaces. W jednej z notek na swoim blogu oni zaproponowali takie orientacyjne trzymanie się wartości 10 różnych rzeczy, które na danej przestrzeni powinno dać się zrobić. Czyli jeśli na przykład mamy urząd, no to fajnie, bo załatwimy sobie tam jakieś rzeczy, ale jeśli dodatkowo obok urzędu zrobimy skwer z ławeczką i drzewem, no to jeszcze lepiej. Jeśli na ścianie niedaleko namalujemy mural do podziwiania, jeśli na rogu otworzy się kawiarnia, obok będzie mały sklepik albo biblioteka, to nagle to zwykłe miejsce stanie się pełne życia, właśnie dlatego, że oferuje możliwość spędzania czasu w różnorodny sposób i zaspokajania różnorodnych potrzeb, od kontaktu z naturą i sztuką, przez codzienne sprawunki, aż po załatwianie jakichś urzędowych formalności. Jednym z takich obszarów, który jest teraz eksplorowany, to jest taka chronourbanistyka, czyli że mierzenie odległości nie za pomocą kilometrów, a za pomocą minut, w czasie których się dostajemy do różnych miejsc, które nas interesują. Więc takie miasto 15-minutowe to jest właśnie miasto, w którym tą jednostką, którą może przymierzyć człowiek w poszukiwaniu tych podstawowych rzeczy swoich, to jest to 15 minut. Czyli, że jeżeli mieszkamy w jakimś miejscu, to możemy sobie zakreślić takie kółeczko około kilometra i zobaczyć, co mamy dostępne. I jeżeli mamy dostępne wszystko to, czego potrzebujemy na co dzień, to znaczy, że mieszkamy w mieście 15-minutowym. I można byłoby pomyśleć, że w sumie to my to wszystko już wiemy. Wiemy, że dominacja samochodów w mieście jest od pewnego momentu nomen omen ślepą uliczką. Wiemy, że ludzie są zdrowsi, gdy mieszkają blisko zieleni, że czują się lepiej w takich miejscach, a w takich gorzej. Wiemy, że na uliczkach, w których dominuje ruch pieszy, lokalne biznesy mają się lepiej niż tam, gdzie domyślnie porusza się samochodem. Wiemy, że potrzebujemy miasta, które jest kompaktowe w miarę, dobrze skomunikowane. Wiemy, że rozlewanie się miast, nadmierne betonowanie przestrzeni nie jest dobre ani dla ludzi, ani dla środowiska, bo prowadzi do powstawania wysp ciepła, zaburza stosunki wodne. I tak dalej, i tak dalej. My wiemy, kiedy dobrze funkcjonujemy, jakie środowiska nam służą, a jakie nie. Więc w czym leży problem? Raczej z implementacją jest większy kłopot. I tak na przykład, jak zobaczymy odnowiony jakiś czas temu nowy targ we Wrocławiu, potrzebne są miejsca do siedzenia i tam są miejsca do siedzenia. Takie metalowe leżaki czarne, które się albo nagrzewają, albo są za zimne. Jakby jest odhaczone, mamy miejsca do siedzenia, ale one nie są dla ludzi. Potrzebne jest trochę zieleni, znaczy trochę, moim zdaniem dużo, ale potrzebna jest zieleń. I postawili
jakby drzewa w donicach, które już nie urosną bardziej. Diabeł tkwi w szczegółach i to właśnie od takiego szczegółu w metrze zaczęła się cała moja rozkmina, która sprowadza nas aż tutaj, bo na papierze w tym metrze wszystko wygląda ekstra. Mamy w końcu długo wyczekiwaną drugą linię metra, ona się rozrasta i spoko, tyle tylko, że kiedy człowiek już w tym metrze jest, to czuje się po prostu zagubiony. Może albo iść na drugą stację górą i stracić tam czas, albo przypadkowo posiąść wiedzę o tajemnym korytarzu, który oszczędza czas, ale sam w sobie też ma mnóstwo innych wad. Ten korytarzyk zakręca. W połowie składa się ze schodów ruchomych, a w połowie ze zwykłych. Ta zmiana tego środka naszego poruszania jest dla nas zaskoczeniem. Jak w niego wchodzimy, to nie widzimy końca. Nie szło się na taką ciemną ścianę. No ja oczywiście mogę sobie kręcić narzekackie filmiki na YouTubie i robić dramę z ZTM-em. Tylko, że ja sama też nie jestem najlepszą mieszkanką miasta. Nigdy w życiu nie byłam na posiedzeniu Rady Osiedla, nigdy nie głosowałam na projekt obywatelski, a na klatce schodowej zostawiłam tylko umierającego kwiatka, którego zresztą i tak po kilku tygodniach ktoś ukradł. I tak jak przestrzeń wpływa na nas, tak my też wpływamy na przestrzeń. I może nie jesteśmy w stanie zmienić wszystkiego, ale wielkie zmiany zaczynają się od małych kroków. Nawet małym gestem da się zmienić najbliższą okolicę. Albo chociaż trochę umilić innym ludziom przejście przez ten jeb korytarzyk.